Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Psalm 56, werset 4. W pewnej książce da się przeczytać następujące opowiadanie. Któregoś dnia w szkole włączył się alarm przeciwpożarowy. Uczniowie w panice wybiegli na zewnątrz. Niektórzy z nich się z tego powodu zranili, a jedna z dziewczynek w popłochu wyskoczyła nawet przez okno. Tylko jedna uczennica nie wykonała żadnego ruchu, aby opuścić klasę. Mimo wyraźnego strachu przed zbliżającym się niebezpieczeństwem, nie ruszyła się z miejsca. Gdy alarm minął, a koledzy wrócili do klasy, zapytali ją, dlaczego w tej sytuacji tylko ona zachowała taki spokój. Wtedy ona powiedziała, mój ojciec jest strażakiem i powiedział mi, żebym zachowała spokój, kiedy włącza się alarm. On przyjdzie, aby mnie uratować. Odpowiedź dziewczynki skłoniła mnie do myślenia. Dowodzi ona, że jej zaufanie do zdolności i odwagi ojca było niezwykłe. Ufała mu bezgranicznie i z tego czerpała siłę, by pozostać spokojną. Być może ta historia zainspiruje mnie na nowo do pokładania zaufania niczym dziecko w Bogu, który mnie kocha i ma moc, by mnie zachować. Z tej ufności będę czerpać siłę, potrzebną do tego, by nie ustawać w wysiłkach, gdy wokół mnie będzie niebezpiecznie, a ja sam nie będę w stanie sprostać trudnym wyzwaniom. Zaufaj spokojnie Panu i czekaj na Niego. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Psalm 37, werset 7 i Psalm 62, werset 6.